Panie Marszałku, Wysoka Izbo, uczciwy człowiek, który nie ma złych intencji, nie boi się rozwiązań, które wprowadzają jasne zasady i ukracają bezprawie. Formacja polityczna, klub parlamentarny, który szanuje obywateli, szanuje porządek prawny, który nie boi się stanąć w szranki w uczciwych wyborach, nie może głosować za odrzuceniem projektu, który wychodzi naprzeciw zorganizowaniu prawdziwie wolnych, uczciwych i rzetelnych wyborów. Platforma Obywatelska, składając wniosek o odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy, ale tutaj widząc po reakcji posła Kłopotka, mający również poparcie koalicjanta, pokazujecie, w jaki sposób traktujecie Polaków, w jaki sposób traktujecie obywateli, którym Konstytucja dała prawo inicjatywy ustawodawczej. Nie chcecie nawet rozmawiać w komisjach. Nie chcecie dyskutować. To jest dla was właśnie ta obywatelskość. To jest dla was to uczciwe podejście do obywatela. To jest traktowanie każdego Polaka, każdego obywatela podmiotowo. Nie, wy traktujecie jak przedmiot. Nieważne, że podpisało ponad 100 tysięcy osób, tak jak to mówi Konstytucja. To nieważne. Ważne jest to my i teraz. To, co chcą ludzie, wyrzucacie do kosza. Ale również pokazujecie jeszcze jedną rzecz. Pokazujecie, że w waszym słowniku brak jest takich słów, jak rzetelność i uczciwość. Pokazujecie, że wam te przymioty są obce. Pokazujecie również, że dla was wybory bez kantów, fałszerstw i manipulacji, ale również projekty ustaw, które właśnie powodują, że tych kantów, fałszerstw i manipulacji nie będzie, są dla was ogromnym zagrożeniem. Dziwię się, dlaczego macie taki strach w oczach. Ale przysłuchując się dzisiejszemu wystąpieniu przedstawiciela inicjatywy ustawodawczej, wydaje mi się, że kluczowe i nadające sens i oddające ducha proponowanej zmiany kodeksu wyborczego jest to zdanie wstępne. Zdanie wstępne do projektu. Ja nie wiem, czy państwo posłowie to zdanie czytali. W celu zapewnienia uczciwości wyborów w naszej ojczyźnie obywatele Rzeczpospolitej Polskiej zgłaszają następujące projekty. I słowo uczciwość powinno być słowem kluczem. Słowem, które powinno charakteryzować i określać przymioty każdych wyborów, ale również pracy parlamentarnej. Wyborów, ja z panem nie dyskutuję, panie pośle, słuchałam, proszę wysłuchać. Ja wiem, że macie strach w oczach, wiem, że niszczycie projekt obywatelski, ale niech pan posłucha, może pan się dowie. Przepraszam, pani poseł, panowie posłowie, proszę nie zabierać głosu z sali i nie polemizować z posłem, który w tej chwili zabiera głos w imieniu klubu. Pani poseł, proszę bardzo. Panie marszałku, dziękuję serdecznie, ale ja tą nerwową reakcję państwa posłów z Platformy i z PSL-u odbieram jako taki akt strachu. Panie pośle Kłopotek, za chwilę pan będzie w imieniu klubu na mównicy wyłuszczał swoje poglądy. Proszę o spokój. Panie pośle, utrudnia pan prowadzenie obrad. Pani poseł, proszę bardzo. Tak jak powiedziałam, człowiek uczciwy nie boi się podejmować uczciwych decyzji. I człowiek uczciwy nie zakrzykuje z ław, kiedy się nie zgadza z osobą, która występuje na mównicy i która mówi, że wybory powinny być zorganizowane i przeprowadzone uczciwie, tak żeby każdy obywatel miał świadomość, że jego głos nie został zmanipulowany i zmarnowany. Ale wróćmy do tego zdania klucza w tej naszej dzisiejszej debacie. W celu zapewnienia uczciwości wyborów w naszej ojczyźnie obywatele Rzeczpospolitej Polskiej zgłaszają następujące projekty ustaw. I to słowo uczciwość powinno być słowem kluczem. Słowem, które powinno charakteryzować, określać przymioty każdych wyborów. Wyborów, które w dojrzałych demokracjach stają się świętem. Mówi się o wyborach, że są wolne, że są osiągnięciem demokracji, odzyskaniem przez Polskę wolności. Sam Trybunał Konstytucyjny w 1998 roku podkreślił, że wybory są najważniejszym demokratycznym procesem w kraju i stanowią fundament naszego demokratycznego państwa. I oczywiście stawiamy nacisk na słowo wolny, czyli nie tylko wolny start w wyborach, bo to oczywiste, ale także wolny wybór, czyli akt głosowania niezagrożony manipulacjami, fałszerstwami, matactwami. Zeszłoroczne wybory samorządowe przeszły do historii jako porażka demokracji. Przypomnijmy.
Awaria systemu informatycznego, ogromna skala głosów nieważnych, miesiące oczekiwania na ostateczne wyniki, ogromna skala nieprawidłowości i ta żenująca kompromitacja Państwowej Komisji Wyborczej. To na własne oczy widzieliśmy wszyscy. Do sądów okręgowych wpłynęło blisko 2000 protestów wyborczych. To 4 razy więcej niż w ostatnich wyborach samorządowych w 2010 roku. Wtedy złożono ich 470. O czym to świadczy? Tylko o jednym, że brak było uczciwości i rzetelności. Profesor Jerzy Stępień, prezes Trybunału Konstytucyjnego, współtwórca reformy samorządowej, powiedział dla Polskiej Agencji Prasowej, cytuję, właściwie każdy uwzględniony protest to jest powód do niepokoju, a ta liczba pokazuje, że jednak sporo nieuczciwych ludzi znalazło się w aparacie wyborczym. To są słowa komentujące wybory samorządowe z 2014 roku. Dzień 16 listopada to data, która zapewne przejdzie do historii, ale niestety nie jako święto demokracji, tylko jako dzień wstydu i hańby. Dzień, który spowodował, że zostało zrujnowane zaufanie obywateli do państwa, do instytucji państwowych. Dzień, mówię to w cudzysłowie, cudów nad urną. Takie informacje, takie tytuły pojawiały się w prasie, wszyscy to widzieliśmy i pamiętamy. Na nas, parlamentarzystach, spoczywa obowiązek przywrócenia na nowo wiary i pewności, że wybory mogą być uczciwe, że głosowanie nie będzie wykorzystywane do partykularnych interesów, że manipulacja wyborcza nie będzie narzędziem do wyeliminowania przeciwnika politycznego, że w społeczeństwie skończy się ta bezsilność i apatia, że nie ma sensu iść, nie ma sensu głosować, bo cały czas aktualne jest powiedzenie: głosowali jak chcieli, a wybrali kogo trzeba. I to jest kluczowe zadanie, jakie postawił przed sobą Komitet Inicjatywy Obywatelskiej. To chęć naprawy Rzeczpospolitej poprzez naprawę prawa wyborczego. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Wyborczy to poważna naprawa prawa wyborczego. To nie wycinkowa, czy fragmentaryczna i w konsekwencji niewiele zmieniająca nowelizacja, tak jak zgłoszona przez prezydenta, nad którą pracę zakończyła już Komisja Kodyfikacyjna. Inicjatywa obywatelska to w głównej mierze zmiana mająca na celu zabezpieczenie woli politycznej obywateli, której emanacją jest oddany głos. Dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem jest zniesienie wyborów dwudniowych, głosowania korespondencyjnego, które to zwiększają ryzyko nieprawidłowości, ale również mogą zagrażać indywidualnemu i swobodnemu procesowi podejmowania decyzji. Zabezpieczenia w odniesieniu do zmian obwodów wyborczych oraz ułatwienia dostępności lokali wyborczych jest rzeczą oczywistą, która nie powinna budzić ani wątpliwości, ani zastrzeżeń. Bardzo ważny jest nakładany obowiązek informowania o zmianie granic obwodowych komisji wyborczych lub przeniesienia siedzib lokali wyborczych. To zmiana korzystna dla wyborcy, potwierdzająca, że państwo polskie traktuje go w sposób poważny, traktuje go podmiotowo. Karta do głosowania pojedyncza, zadrukowana tylko z jednej strony, opatrzona pieczęcią i hologramem, to sposób na ograniczenie tak wielkiej skali głosów nieważnych. Szanowni Państwo, w moim tylko powiecie puławskim, w wyborach do sejmiku, na 45 tysięcy oddanych głosów, 9 tysięcy głosów było nieważnych. Oznacza to, że dwie osoby z dwóch gmin poszły i zadały nieważne głosy. Czy tego Państwo chcecie, żeby tak było w kolejnych wyborach? Przejrzysta urna, karty do głosowania wrzucane do niej w kopertach, rejestracja za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk pozwoli na ograniczenie ewentualnych nieprawidłowości, które mogą się zdarzyć po stronie obwodowej komisji wyborczej. Bardzo ważną rzeczą jest zmiana wzmacniająca rolę i prawa mężów zaufania oraz umożliwienia im rejestrowania pracy komisji wyborczej. No i zmiana, która wzbudza ogromne emocje w szeregach Platformy Obywatelskiej, to zagwarantowanie prawa klubom parlamentarnym do zgłaszania do składu Państwowej Komisji Wyborczej swoich przedstawicieli, a może nie, może to jest złe zdanie, przedstawicieli z uprawnieniami sędziowskimi, wytypowanymi przez kluby parlamentarne. Tylko dziwię się, że nie razi Was, kiedy kluby parlamentarne mają prawo zgłaszać do Trybunału Konstytucyjnego, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W tych organach konstytucyjnych to prawo Wam nie przeszkadza. Przeszkadza Wam tylko w jednym organie, w Państwowej Komisji Wyborczej. Więc moje pytanie znowu brzmi, czego się boicie?
To tylko niektóre z zaproponowanych zmian, a które dokładnie zaprezentował przedstawiciel inicjatywy ustaw obywatelskiej, poseł Schreiber. Dlatego w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o skierowanie projektu ustawy do dalszych prac w Sejmie. Dziękuję, pani poseł.